Zanim przedstawię naszego gościa, muszę się pochwalić. Być może widzowie pamiętają, że pół roku temu, właśnie w tym studiu, razem z Europejską Fundacją Praw Człowieka złożyliśmy papiery, taki oficjalny pozew o zmianę mego nazwiska. Otóż dotychczas moje imię i nazwisko pisało się w ten oto sposób, a w tej chwili dostałem już wiadomość, że nastąpiły zmiany i mam już podwójne W oraz podwójne L w moim nazwisku. Został mały szczegół zmiany tego L na polskie diakrytyczne L, o co walczymy razem z założycielem, twórcą w zasadzie Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, Łukaszem Werdynem. Witam w naszym studiu. Witam serdecznie. Co Pana zdaniem jest największym sukcesem tego roku? Czy to, że udało się wreszcie przyjąć ustawę wprowadzającą na przede wszystkim podwójne W, bo chyba X i Q nas jako Polaków nie interesują? Czy też ostatnia decyzja sądu, która po raz pierwszy zezwoliła na zapis znaku diakrytycznego polskiego, czyli właśnie L z kreską? Ja myślę, mimo wszystko jest to ustawa, która otworzyła już drzwi i te drzwi już nie zostaną zamknięte i tylko jeszcze bardziej się je otworzy niż, co zresztą widać w tym najnowszym wyroku, który także powołuje się na najnowsze ustawy. Czy Pana zdaniem jest szansa, że czasem wywalczymy też te znaki diakrytyczne, żeby urzędowo, żeby nie przez sądy trzeba było to załatwić? Znaczy to już się dzieje, tak? Mamy już 3 wyroki sądowe w sprawie pisowni Ły. To jest kwestia najbliższych kilku jeszcze miesięcy, kiedy będzie ich coraz więcej. Mamy 8 spraw w trakcie, 15 przygotowujemy, więc tych spraw będzie coraz więcej. W tym roku już sam wygraliśmy 10 spraw w sądach litewskich i teraz tylko musimy mieć chętnych, żeby było ich u naszych progów fundacji, żeby składali wnioski za pomocą Europejskiej Fundacji Praw Człowieka i żebyśmy mogli przekonać dalej tą ścieżką dążyć i wygrywać te sprawy w sądach litewskich. No właśnie, bo w tej chwili po 2 miesiącach działania tej ustawy właśnie mamy tylko 150 wniosków złożonych do różnych urzędów stanu cywilnego o zmianę nazwiska. Z tego chyba znaczna część to są nie Polacy, tylko na przykład, nie wiem, żony nie Litwinów. Tak, czy to w ogóle Polakom jest potrzebne? To jest potrzebne każdemu, który czuje się Polakiem, przynależnością polskiej mniejszości narodowej i poczuwa się do obowiązku swojego nazwiska i imienia z dziada, pradziada. I myślę, że tutaj potrzebna jest dość mocno zakrojona kampania informacyjna, którą my także prowadzimy jako Europejska Fundacja Praw Człowieka, w której nawołujemy do tego, ażeby zmieniać to swoje imię, nazwisko do wersji oryginalnej. I tutaj dobrze się też dzieje, że politycy, czy też osoby bardzo znane w kręgu mniejszości narodowej, polskiej mniejszości, udzielających się, tak jak pan redaktor, pokazuje, że warto składać te wnioski i nie trzeba się niczego bać, bo naprawdę nie trzeba się niczego bać. No właśnie, bo ludzie się obawiają. To jest ten problem, że ludzie mówią, o Jezu, zmiana wszystkich dokumentów, zmiana nazwiska, to jest problem. Jak możemy tak pokrótce uspokoić tych wszystkich, którzy obawiają się albo nie chcą kłopotów czy dodatkowych problemów, jakie by się wiązały z zmianą nazwiska? Czy to jest właściwie zmiana nazwiska? No bo jest. Przywrócenie do wersji takiej, która powinna być w dniu urodzenia, tak? Ale przywrócenie oryginalnego zapisu. Zapisu, tak. No wiadomo, że jest to formalnie, jest to zmiana. Jednakże ta zmiana, to tak jak zawsze powtarzam, jak wychodzi się za mąż, to małżonka też zmienia nazwisko i w związku z tym nie ma żadnej tragedii, więc nie ma także tragedii zmiana nazwiska czy imienia w swoich dokumentach. Paszport, którego nie wszyscy mają, najważniejszy dokument, dowód osobisty i prawo jazdy ewentualnie. Patrząc z punktu widzenia praktycznego, nie są to jakieś obciążenia duże dla osób, które chciałyby zmienić swoją tożsamość z takiej formy nieistniejącej. Tak naprawdę można powiedzieć, że fundacja i te osoby, które walczyły, przyczyniły się do ochrony języka litewskiego przed takimi neologizmami, które nie powinny tak naprawdę zaśmiecać języka litewskiego, no i tym bardziej języka polskiego. Panie Łukaszu, dla Pana jest to gdzieś też na pewno zwycięstwo takie osobiste, dlatego że Pana syn Michał też już może się pisać przez L na końcu. Czy to już jest takie zakończenie tej osobistej walki, która ile lat trwała? No to jest walka, która trwała tak naprawdę od już ponad 15 lat. Za 3 dni będziemy mieli rocznicę, 15 rocznicę ślubu naszą. I w lutym bodajże byliśmy w Urzędzie Stanu Cywilnego, żeby złożyć taki wniosek o termin na ślub. I tam się dowiedzieliśmy, że moja żona nie będzie moją żoną, tylko żoną jakiegoś Wardyna. Przez V. Przez V, tak. Więc ta historia już trwa ponad 15 lat i cieszę się, że przed tą 15 rocznicą ślubu udało się już synowi uzyskać Ły, polskie Ły, więc to jest na pewno wielka, wielka sprawa. 15 lat temu wszyscy patrzyli na mnie jak na ufolutka i mówili, że ty możesz sobie chodzić po sądach i tak nic nie skóra. Z litewskimi sądami nikt jeszcze nie wygrał. I cieszę się oczywiście, że... I to właśnie wpłynęło na takie zacięcie wewnętrzne i postanowienie, że ktoś wygra.
Znaczy ja byłem wtedy młodym jeszcze prawnikiem, który myślał, że można świat zawładnąć prawnie, ale też bo nie ukrywam, że wzorowałem się na tym, co czarnoskóra społeczność w Stanach zrobiła w walce z apartheidem. Tam taktyka była także sądowa i także sądowo dokonano zmiany cywilizacyjnej, poglądowej tak naprawdę, tak? Która doprowadziła do zakończenia tej segregacji w Stanach Zjednoczonych. I pomyślałem sobie, że jeżeli tam można, dlaczego nie na Litwie? I widać, że te skopiowane wzorce przynoszą wymierne efekty, bo widzimy także nie tylko zmianę w sądownictwie, która jest ogromna, jeżeli popatrzymy na pierwsze wyroki w sprawie Runiewicz-Wardyn, także na litewskim gruncie, gdzie tak naprawdę sąd w pierwszym wyroku powiedział, po już wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, który był tak naprawdę korzystnym wyrokiem i na jego podstawie już można było wydać orzeczenie pozytywne. Ale te pierwsze decyzje sądu były właśnie odmowne. Wszystkie dotyczące także na przykład, nie wiem, polskiego podwójnego W. Nie, no one były tak. Pierwsze wyroki sądu po pytaniu prejudycjalnym do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej były takie, że tak naprawdę jest winą małżonki, że używała oryginalnej wersji imienia, nazwiska za granicą w Polsce, kiedy była studentką i to jest jej wina, więc tak naprawdę ona nie zasługuje na inną formę pisowni niż tą, która jeszcze jest zapisana, bo ta jest oryginalna. Przypomnijmy, że było Małgorzata Runiewicz, pisane bez RZ, bez L oczywiście, bez W, tak, i jeszcze z litewskim bo w Polsce, na końcu. Bo w Polsce miała normalnie w oryginalnej wersji pisanej miała i tytuł magistra, i doktorat wydany także, i książki już wydane w oryginalnej wersji, więc no to już była także podstawa do tego, tak, żeby to jej także zmienić, ale przede wszystkim Wardyn od po mężu, tak? Przyjęcie nazwiska po mężu. Więc patrząc na to, co było 15 lat temu, no troszkę mniej, 13 lat temu po tych wyrokach, widzimy ogromną rewolucję w sądownictwie i to nie tylko w Wilnie, ale we wszystkich sądach, bo przecież mamy wyroki nie tylko w Wilnie, ale także w mniejszych sądach i widzimy to nastawienie bardziej proeuropejskie, pro-mniejszościowe, mniejszości narodowe, ale także pro-praw człowieka, tak? No właśnie, bo co się zmieniło tak naprawdę w tym czasie? Czy to, że, nie wiem, trudno wierzyć, że bracia Litwini najpierw raptem dojrzeli do tego, żeby no okej, no oddajmy w końcu tym Polakom ich oryginalne nazwiska, jak tak chcą. Czy jednak ten czynnik właśnie, że żony obcokrajowców, które zaczęły także walczyć o swoje, powiedzmy, nowe nazwiska francuskie czy tam niemieckie właśnie z tymi innymi ściankami, że to był ten taki decydujący moment, który przychylił szale na naszą korzyść? Znaczy, no, po przegranej oficjalnej, pierwszej przegranej tutaj zmieniliśmy taktykę. Moja koncepcja, stwierdziłem, zaproponowałem zmianę koncepcji polegającą na przyjęciu najpierw drogi walki o mieszane małżeństwa, litewskie, tak? Litewsko z zagranicznymi, bez elementu polskości, tak? Bez tego, co mogło najbardziej razić politycznie. Tak? Bo widać było, że w tamtym czasie jeszcze to było nie ten etap rozwoju wrażliwości społecznej, także w sądownictwie. Więc ta taktyka, którą przyjęła fundacja, była rozpoczęcie kampanii nawołującej do mieszanych małżeństw. A koncepcja była dość prosta, patrząc na te statystyki. Co siódme małżeństwo zawarte na Litwie w tamtym czasie, teraz też obecnie, jest elementem zagranicznym, czyli Litwinki, obywatele Litwy wychodziły za mąż za obywatele innego kraju. Więc automatu także przy większości przyjmowały także nazwisko nowego męża. I tak się też stało. Które też były lituanizowane w zapisie, były także lituanizowane i także imiona, które przejmowały, tak? Więc widać ta ogromna zmiana, która zaszła w społeczeństwie w ciągu 10 lat, bo teraz no, ten koncert wczorajszy, który także dostaje od moich kolegów, koleżanek z Litwy takie pochwalne informacje, że wczoraj się tak fajnie wszystko odbyło i jeszcze do tego te zmiany dotyczące pisowni, że widzą tę zmianę i z tego się cieszę. Więc myślę, że ta mentalność także uległa dość dużej zmianie. No, tego jest wyrazem wszystkie tak naprawdę wyroki, które były, a jest ponad 130 wyroków w ostatnich 10 latach, przyniosły wymierne efekty. Tak? Rozumiem, że w tej walce osobistej został ostatni już finalowy akcent. To Małgorzata jeszcze musi zmienić Małgorzata L na L, tak? Tak, to jest decyzja to już ostatni, nie, to jest jeszcze w trakcie sądowej, tak? Bo czekaliśmy jeszcze na decyzję na Małgorzatę, tak? Na Runiewicz, bo mieliśmy sprawę Runiewicz, teraz dopiero dostaliśmy Runiewicz, tak? To jest kwestia. Czyli już nazwisko jest pełni poprawne? Tak, nazwisko już jest poprawne. I teraz już w sądzie jest, czekamy na decyzję sądu, wyrok sądu w sprawie Ły. No właśnie, a są już pierwsze decyzje właśnie w przypadku na przykład pana Wolkonowskiego, że już to L może być,
ale o ile na przykład ja bym się mógł teraz już zgłosić i wpisać to W i to podwójne L do paszportu, to pan Wolkonowski jeszcze nie, dlatego że cóż, są jakieś problemy z techniczne, rozumiem, że jeszcze w najbliższym czasie te znaki diakrytyczne nie pojawią się w litewskich paszportach. No z tego, co informuje ministerstwo, ale także migracja, tak, jest problem techniczny, informatyczny. Fundacja kierowała w tej sprawie pisma. Mamy zapewnienia, że już odbyły się rozmowy między resortami i jest przygotowany budżet na sfinansowanie tej zmiany, która ma nastąpić może za rok, może za dwa lata. No biorąc pod uwagę okres, który czekaliśmy i plus jeszcze te rok czy dwa, żeby poczekać na zmianę systemu, myślę, że jeżeli idzie to w tym kierunku i to fundacja będzie monitorować i będziemy co pół roku pisać pisma, żądać, co się dzieje, w jakim zakresie to jest, myślę, że to będzie tak satysfakcjonujące. Nie zmienia to faktu, że nadal musimy walczyć o to, żeby tych zmian było jak najwięcej, żeby ugruntować. No, mieliśmy ostatnio wypowiedź jednego z przedstawicieli Komisji Języka Państwowego, który powiedział, no dla tych kilku wydawać no te miliony to przecież szkoda. No, jest to wypowiedź jeszcze z epoki kamienia łupanego, można powiedzieć, kiedy nie rozumie się, że tak naprawdę czasami dla jednej nawet osoby warto wydać miliony, tak jak samo w zdrowiu, tak? Nie ma tu wyjątków, jeżeli coś kosztuje jakieś kilka milionów, a są takie rzadkie leki, choroby, rzadkie powiedzmy. Choroby, tak, i na Litwie także, i się wydaje na to osoby, żeby utrzymać się przy życiu. Tak samo mówienie o wydatkowaniu na coś, do czego jest zobowiązane państwo przez sąd, no jest kuriozalne i tak naprawdę ten urzędnik powinien zostać, no albo się podać sam do dymisji, albo zostać z pracy zwolniony. Wracając do tematu, jak można wpłynąć na poziom świadomości społecznej, albo po prostu mówiąc, wytłumaczyć ludziom, że to nazwisko jest ważne i dlaczego warto to zmienić, nie idzie za tym jakaś konsekwencja. Bo mi się wydaje, że jest jeszcze taki problem, że mieszkańcy Wileńszczyzny często wolą nie afiszować się z tą swoją polskością, a właśnie taki polski poprawny zapis imienia nazwiska, no nie będzie pozostawiał zluzy, więc nie wiem, ubiegając się o jakąś pracę, pracodawca potencjalny już będzie widział na pewno, że jesteś Polakiem, a nie zawsze może to jest nadal mile widziane. Ja nie wiem, do kogo ma się większy szacunek. Do kogoś, kto się nazywa w sposób, który nie istnieje, czy sposób, który jest godny, bo odpowiada temu, co jest w rzeczywistości twoim imieniem, nazwiskiem, a nie tylko zapisane po śmierci, że przez całe życie boisz się swojego imienia, nazwiska, ale tylko po śmierci jesteś już na tyle silny, żeby je sobie zapisać na grobie, żeby inni je obserwowali. No właśnie, bo najwięcej chyba polskich poprawnych nazwisk i imion jest, to widzimy na cmentarzach. Tak, więc to jest pytanie, czy i mi się wydaje, że szacunek ma się wtedy większy do tej osoby, która ma szacunek do siebie, tak? Bo to jest, mówimy to od szacunku do siebie. Mam świadomość tego, że jestem kim jestem, mam korzenie takie, jakie mam i mam szacunek do siebie. Więc jeżeli ja mam szacunek do siebie, to ty też będziesz miał do mnie szacunek. A jeżeli nie mam do siebie szacunku, bo ja się boję, jestem zagubiony, zagubiona, a może coś przez to mi się stanie, no to jest, jak mi się wydaje, efekt odwrotny, tak? No ja słyszałem historię też od mamy Małgosi, tak, małżonki, że kilka lat temu ktoś zobaczył Runiewik, wpis jej i odpowiedź była taka, jak pani współczuje, że pani wyszła za Polaka, tak? No, bo i ona jest bez akcentu, mówili w języku litewskim, więc myślała, że Litwinka wyszła za Polaka i jej współczuje, ale oficjalnie mówi, że ona jej współczuje, że wyszła za Polaka. Więc no, te zmiany na pewno, które były kiedyś jeszcze istniały, te w społeczeństwie takie podejście, mi się wydaje, że już się zmieniło, ale też dużo od nas tutaj, od Polaków tutaj na miejscu zależy. No właśnie, od praktycznego podejścia. Czy są jakieś próby takiej mobilizacji społeczności polskiej, jakieś akcje, apele, no bo nie sądzę, żeby na przykład, nie wiem, Związek Polaków na Litwie, czy Polska Macierz Szkolna w polskich szkołach uruchomiły akcje Odzyskaj Rodowe Nazwisko. Fundacja wysłała do wszystkich prezesów społeczności tutaj, mniejszości polskiej, organizacji, które też mają siedzibę tutaj w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, pismo z prośbą o kontakt i też możliwość spotkania się z członkami różnych stowarzyszeń, które istnieją. Także do polityków, radnych, tak, posłów z prośbą o zmianę. No, widzieliśmy tutaj ostatnie zmiany, czy prezesa AWPL, ZHR, tak, czy posłów także z ramienia tej partii i no, mamy nadzieję, że może w okresie najbliższych tygodni, miesięcy, mamy oczywiście też taki okres wojenny, to jest bardzo ciężki okres, ludzie nie myślą o takich przyziemnych rzeczach, koncentrują się bardziej na sytuacji, która jest wokół, więc to na pewno nie sprzyja do zmian. No, jestem przekonany, że w najbliższych miesiącach te organizacje wspomniane właśnie, czy polityczne, czy te ZPL, przyczynią się do tego, że te osoby będą
będą zmieniały te imiona, nazwiska. No szczególnie już... najważniejsi guru, żeby zmieniały. No właśnie, bo Pietkiewicz, Beata, posłanka zmieniła, tak. Ewelina Dobrowolska, minister sprawiedliwości także zmieniła. Nie wiem, co jeszcze może wpłynąć na to, żeby ludzie to odebrali, że faktycznie nie idzie za tym jakiś problem, czy jakieś zagrożenie dla nich? Muszą o tym mówić. Tak jak tutaj dzisiaj w redakcji o tym mówimy, powinni jak najczęściej o tym mówić. Na każdych spotkaniach, kiedy teraz będą na przykład te zloty, ma być teraz zlot w lipcu, tak... Powinni przy każdej okazji o tym mówić. Ja zmieniłem, a ty już wystąpiłeś o zmianę i powinni zachęcać o tym. Patrz, ja zmieniłem, nic się nie stało. Żyję. Więc też powinnaś to zrobić, tak? Powinnaś to zrobić. I na zakończenie ostatnie pytanie. Co jeszcze? Zostały to znaki diakrytyczne. Co mogą zrobić obywatele? Co mogą zrobić politycy? W jaki sposób obywatele mogą oddziaływać na tę sytuację polityczną? Czy jest szansa, żeby jeszcze Ewelina Dobrowolska w tym czasie, kiedy właśnie pełni funkcję ministra ze swojej kadencji, spróbowała także doprowadzić sprawę do końca, czyli załatwić poprawkę do ustawy właśnie wprowadzającą znaki diakrytyczne? To jest kwestia czasu, tak? Pani premier już o tym mówiła jasno, że jeżeli będą sprawy sądowe wygrane, to też zostanie dokonana zmiana, więc myślę, to jest kwestia najbliższych miesięcy. Jeżeli tak naprawdę znowu piłeczka leży po stronie samej społeczności polskiej. Czy będzie tego korzystała? Bo wiadomo, jak będziemy mieli 20 takich wniosków, to może mało, ale z drugiej strony to już jest wystarczająco. Nawet dla jednej osoby warto zmienić ustawę, żeby miała tą sprawę załatwioną w sposób cywilizowany, tak? No bo sądowo to jest zawsze indywidualna wygrana, nie jest to grupowa i każda zmiana jest związana z jakąś ścieżką prawną, która jest niepotrzebna i męcząca. I lepiej uniknąć. Czyli cóż, możemy zakończyć naszą rozmowę apelem, żeby wszyscy, którzy w oryginalnym zapisie swojego nazwiska mają wszystkie polskie znaki diakrytyczne, czyli L, N, C, Z, C, tak, okreskowane, żeby te osoby po prostu się zgłaszały do Fundacji, Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, po wypełnieniu pewnego wniosku sądownie dochodziły prawa do takiego właśnie oryginalnego zapisu. Im więcej będzie takich wniosków, im więcej wygranych spraw, tym szybciej może to być załatwione tak, że już kolejne, powiedzmy, osoby mogłyby to załatwiać nie poprzez sąd, a zgodnie z ustawą, tak jak jest w przypadku podwójnego W. Zgadza się. No i dla tych, którzy walczą, jest to też takie poczucie, że spełnili pewien obowiązek i przyczynili się do zmian. I myślę, że to jest sama satysfakcja w sobie, powinna być motorem do tego, żeby przyjść do Europejskiej Fundacji Praw Człowieka. I żeby Polacy na Litwie wreszcie się nazywali tak jak Polacy, a nie tak jak ich litewski urzędnik, ich albo ich rodziców czy dziadków kiedyś zapisał. Apelujemy do Państwa, prosimy o to, żeby nie przechodzić obok tej sprawy nazwisk. I cóż, na tym dziękujemy już również dla pana Łukasza Wardyna, twórcy Europejskiej Fundacji Praw Człowieka. Dziękujemy za to, co fundacja robi, że jest z nami, że możemy zawsze liczyć na pomoc. Specjaliści fundacji odpowiedzą na każde Wasze pytanie. Zapraszam, a dziś już dziękuję za uwagę i do spotkania w kolejnych wydaniach Studia Wilnoteki.
Kończymy rozmowę tutaj na potrzeby audycji. Na dalszy ciąg naszego wywiadu, naszej rozmowy zapraszamy Państwa do internetu, jak zwykle na nasz portal wilnotaka.lt.